architekt. Architekt ma przed sobą niezwykle odpowiedzialne zadanie, które wymaga od niego pełnego skupienia uwagi, a także precyzji w działaniu. To osoba, która tworzy projekty różnorodnych budynków, mostów, a nawet całych aglomeracji miejskich, a także nadzoruje proces budowy. To od niego zależy bezpieczeństwo ludzi, którzy korzystają z jego konstrukcji. To on poniesie konsekwencje, jeżeli przez niedopatrzenie komuś stanie się krzywda. Wszystkie wieżowce i drapacze chmur, które piętrzą się nad ulicami miasta, kamienice, budynki użytkowe, biura, domy jednorodzinne to budowle, których postawienie wymagało ogromnych środków i niesamowitego nakładu pracy. Cieśle, dekarze, całe grupy rozmaitych specjalistów musiały współpracować, aby skończyć pracę i oddać wszystkie obiekty do użytku. Architekt, tworząc projekt, musi posiadać wiele umiejętności, takich jak wykonywanie rysunków technicznych, planów oraz schematów. Budynek to bardzo skomplikowana konstrukcja składająca się z wielu elementów, które należy uwzględnić w projekcie. Oprócz umiejętności czysto technicznych, architekt powinien posiadać też uzdolnienia plastyczne, wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość na formę i kolor, ponieważ to właśnie on jest twórcą koncepcji budynku. Ale trzeba pamiętać, że żaden budynek nie mógłby powstać bez dokładnego planu, na którym ekipa budowlana opiera wszystkie swoje działania. Taki plan wychodzi spod ręki architekta. Kiedyś wszystkie plany wykonywano ręcznie. Współcześnie architekci wykorzystują do pracy profesjonalne programy graficzne, które zwiększają możliwości, a także pozwalają na dokładniejsze obliczenia. W ich pracy niezbędna jest więc znajomość obsługi komputera, a także grafiki komputerowej. Architekt w swojej pracy posługuje się komputerem ze specjalnym oprogramowaniem do projektowania, ploterem drukującym do drukowania projektów, drukarką 3D do drukowania makiet i modeli, kalkulatorem do wykonywania obliczeń, tubą do przenoszenia projektów oraz innymi narzędziami. Przed przystąpieniem do tworzenia planu architekt powinien porozmawiać z klientem i dowiedzieć się, jakie są jego oczekiwania. W razie potrzeby udziela porad, odpowiada na pytania, dzieli się swoją wiedzą, a także tłumaczy, które rozwiązanie może być lepsze i dlaczego. Po rozmowie architekt ocenia pomysł i decyduje, czy można go zrealizować, czy może należy nanieść poprawki, a następnie ustala kosztorys. Podczas projektowania planu budynku architekt musi przede wszystkim zadbać o stabilność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Dzięki architektom nasze otoczenie ciągle się zmienia, a pejzaż miasta wzbogaca się o nowe budynki, które wyrastają na naszych oczach. Pełnią one najróżniejsze funkcje, od mieszkalnych, przez miejsca, w których robimy zakupy, aż po przestrzenie biurowe czy przemysłowe, które staną się miejscem pracy dla setek osób. Architekt musi też zaplanować odpowiednią wielkość, a także rozmieszczenie pomieszczeń. Wszystko zależy od tego, nad jakim projektem pracuje. Biuro dużej firmy będzie w końcu wyglądało inaczej niż blok mieszkalny. Powinien też pamiętać o komforcie osób, które będą korzystać z budynku. Wygodę zapewniają windy, odpowiedniej wielkości schody czy sufity, które mają optymalną wysokość. Wszystkie szczegóły muszą zostać uwzględnione na rysunku. Przykładowe rodzaje budowli, jakie projektuje architekt, to budynki mieszkalne, kościoły, biurowce, stadiony, szkoły,
fabryki, mosty i place zabaw. Bardzo ważną rolę odgrywa również wygląd budynku. Przed architektami stawia się coraz większe wymagania. Codzienne mierzą się z kreatywnością i pomysłowością klientów czy konkurencyjnych firm. Muszą nadążyć za obowiązującymi trendami, a także wykazać się wyobraźnią. Projekty powinny być oryginalne, ale jednocześnie funkcjonalne. Niekiedy trudno to ze sobą połączyć. Dobry architekt posiada wyobraźnię przestrzenną, jest odpowiedzialny i dokładny. Posiada wiedzę z zakresu techniki, budownictwa, materiałoznawstwa, ale jest też wrażliwy na sztukę. Pełni niezwykle ważną rolę w naszym społeczeństwie. Architekci, aby wykonywać swój zawód, muszą zdobyć wymagane wykształcenie wraz z tytułem zawodowym w dziedzinie architektury. Muszą zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania, a następnie zostać wpisani na listę samorządu zawodowego architektów. To długa droga, wymagająca poświęcenia i wytrwałości. Jest to zawód, który daje dużo zadowolenia i satysfakcji. To dobrze płatny zawód, w którym docenia się doświadczenie i zaangażowanie. Każdy, kto chce zostać architektem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie szkoły ponadpodstawowej i zdaniu egzaminu maturalnego możesz nauczyć się zawodu architekt na studiach wyższych.